prawdopodobnie wejdzie. Pani Ewelina tutaj jeszcze podpowiada a propos rond, żeby powiedzieć o rondzie turbinowym. Rondo turbinowe jest bardzo prostym rondem. Ludzie się nieraz na nim gubią, ale to, że gubią się tylko i wyłącznie dlatego, że nie patrzą na oznakowanie. Na rondach turbinowych są znaki poziome, znaki pionowe, które mówią, który pas jest w jakim kierunku. Jeżeli zajmiemy pas zewnętrzny, a chcemy jechać w lewo, nie pojedziemy. Jeżeli jesteśmy na pasie ruchu, który jest do jazdy prosto lub w prawo i z tego pasa nie ma opcji, żebyśmy pojechali w lewo. Więc jeżeli będziemy patrzyli na oznakowanie, Pionowe i poziome na takim rondzie turbinowym się nie zgubimy na 100%. Wyrzuci nam nas tam, gdzie my chcemy jechać. Ale to Tylko też musimy jest patrzeć na znaki. Dowód na to, że z tego wewnętrznego pasa możemy sobie w określone miejsce wyjechać właśnie. No, no, tak. Właśnie to, co pani powiedziała. Jest na rondach turbinowych jest też przeważnie tak, że dwa pasy są do jazdy prosto. Czyli pas prawy prosto w prawo, pas lewy prosto w lewo. Więc jeżeli ja chcę jechać prosto, to tym pasem wewnętrznym mogę sobie prosto wyjechać. Właśnie. I, i wszystko, Pani Ewelina. Wszystko w temacie. Czyli jeśli ktoś dyskutuje, jak jechać, jak jeździć po rondach, to powiedzieć, jedź sobie na rondo turbinowe, to zobaczysz. To zobaczysz. Albo jedź sobie do zamościa, albo do innego miasta, gdzie pokazane są przed na rondo. Kierunki na pasach ruchu. Widać, gdzie który pas powinien się kierować. Czyli tam jest też opisane to, że pas prawy-prawo prosto, pas lewy prosto w lewo, no i jak lewo, to i zawracanie. I wtedy też nie ma tych dylematów, prawda? Co, jak mamy jechać, którego pasa. No ale niestety u nas na pobitnie się o tym, na rondzie, na pobitnym do, 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 o to doprosić nie możemy. Nie ma oznakowania i cały czas są jakieś stłuczki, jakieś problemy, kolizje. Petycja. Kolejna petycja. Ja się apetowałem. Petycjom. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Tomku.